Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi proroka Ozeasza. Umieszczę ją na pustkowiu i wtedy będę mówić do jej serca. I poczuje się tam znowu mała jak za dni swego dzieciństwa. I jak za dni swojego wyjścia z Egiptu. I poślubię cię już na zawsze. Poślubię Cię w sprawiedliwości, prawie, miłosierdziu i serdeczności. Poślubię Cię w wierności i uznasz Pana. Dzisiaj słyszymy w tym słowie, że czasami potrzebujemy wyjść na pustynię mojego serca, by Bóg mógł mówić do mnie. Ale też po to, by móc poznać Boga. Pomyśl dzisiaj, gdzie w Twojej codzienności znajduje się takie miejsce, które jest taką Twoją pustynią, w której Pan Bóg mówi do Ciebie. Co jest Twoją pustynią, w której możesz usłyszeć głos Boga? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.